Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. A my rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera i w studiu jest oczywiście Leszek Wspaniały. I Bartek Skopiński, dzień dobry. I Iwona Mierzwiak również jest, dzień dobry. Dzień dobry. No, to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Śnieżnie. Tak, troszkę śnieżnie. Ciapowato. W całym Zagłębiu Miedziowym niestety opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu samego w sobie również, ale to długo się nie utrzyma, bo... Niestety już, znaczy stety już jutro 12 stopni, a teraz spłynie wszystko. Odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Słuchamy, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię w sprawie tej dziury przy przejściu na Budowlanej i Sendlera. Tak? To bodajże dzwoniłem we wtorek czy poniedziałek. Nie, dzisiaj chciałem powiedzieć, że dzisiaj, dopiero dzisiaj, zrobili tam zabezpieczenie. Mam zdjęcia, wysłałem wam, przed chwilą zrobione. Mhm. Także niby tam obiecali wam, że będzie to szybko, pilnie, a dopiero dzisiaj tylko postawili zabezpieczenie tej dziury, a pewnie poczekamy troszkę czasu, żeby to zrobili, naprawili. Mhm. Znaczy powiem tak, nie obiecywali, że pilnie, tylko ja mówiłem, że ja pilnie to zgłosiłem. Aha, w ten sposób. Źle zrozumiałem w takim razie pana. No, ale bardzo dobrze pan dzwoni i informuje. Dziękujemy też za zdjęcia. O, ale to widzę tak na bogato, widzę zabezpieczone. No, niczym wesoły te święta Bożego Narodzenia, choinka. Ale dobrze, jest zabezpieczone, no i miejmy nadzieję, że jak tylko aura, nie wiem, czy to aura w czymś przeszkadza, czy po prostu jest tam jakaś grubsza awaria, ale to naprawią. I oczywiście prosimy też o telefon, jak już będzie zrobione, prawda? Na pewno się odezwę, nie odpuszczę im tego. Pierwsza klasa, bardzo dziękujemy. Miłego dnia życzę. Również pozdrawiamy. Dzięki, pozdrawiamy. To był nasz stały słuchacz, który bardzo często do nas wysyła też zdjęcia przy okazji. Właśnie, drodzy słuchacze, bo jak macie jakieś zdjęcia, jakiejś rzeczy, dziury na przykład, którą zgłaszacie, to też my chętnie ją przyjmiemy. Wtedy łatwiej raz, że znaleźć miejsce, a dwa, że łatwiej przedstawić taką dziurę. Tak. No i nie trzeba jeździć, tylko można to zrobić od razu po prostu. Nam jest po prostu wtedy też łatwiej zgłaszać takie sytuacje. No i szybciej. Kiedy są dobrze zlokalizowane i też sami nie musimy jechać robić zdjęcia, tylko mamy to właśnie po prostu od naszych słuchaczy, którzy no w ten sposób reagują na sytuacje, które zauważyli w swoim otoczeniu. Tak więc, drodzy słuchacze, naszemu słuchaczowi oczywiście bardzo dziękujemy za ten stały kontakt z nami, że tak powiem, i telefoniczny, i messengerowy. No i prosimy was o kolejne telefony, bo do 9:45 macie na to czas. Macie też czas na to, żeby obejrzeć, no nie chwaląc się, moją obszerną galerię zdjęć z wczorajszego spotkania BC Polkowice z Polskim Cukrem AZS UMCS Lublin. Słodko było dla polkowiczanek. Tak, bardzo słodko. Po meczu jeszcze można było sobie zrobić zdjęcia z najnowszym, najświeższym, cieplutkim jeszcze trofeum koszykówki Karek z Polkowic, bowiem przypomnę, że w hali w Sosnowcu w imponującym stylu wygrały Suzuki Puchar Polski i właśnie to trofeum można było sobie wziąć do rąk, zrobić sobie z tym zdjęcie na tle też z takiego stendu Suzuki Puchar Polski. Kibice fotografowali się z koszykarkami, koszykarki z kibicami, kibice sami z pucharem. Tak więc no nie dość, że radość po zwycięstwie, to jeszcze możliwość dotknięcia tego trofeum najświeższego nowego Pucharu Polski przez drużynę BC Polkowice, zdobytego w Sosnowcu. A wczoraj naprawdę zagrały, szczególnie w drugiej połowie, bardzo dobre spotkanie polkowiczanki. No i twierdza Polkowice została obroniona, bowiem w Energa Basket Lidze kobiet w regularnym sezonie, w sezonie zasadniczym, nikt w Polkowicach nie zdołał wygrać. No właśnie, twierdza Polkowice. I miejmy nadzieję, że tak samo będzie w playoffach, które ruszają już w nadchodzący weekend. Oba spotkania z Polonią Warszawa w sobotę i w niedzielę o godzinie 15:00. Zapraszamy bardzo gorąco. Zresztą wczoraj gorąco było też na trybunach. Na niektórych zdjęciach widać, że kibice potrafią dopingować. Zresztą
Jak macie tylko chęć zobaczyć, jakie były emocje, no to zapraszamy i polecamy właśnie tą galerię zdjęć. Polecamy się również z portalem miedziowe.pl na planowanie sobie tego, co będziecie robić na przykład na weekend, bo weekend coraz bliżej. Ja przypominam, że mamy czwartek, 9 dzień marca, już jutro piąteczek, czyli weekendu począteczek. więc w dziale nie przegapi co, gdzie, kiedy was zapraszamy i tam odsyłamy do oczywiście wydarzeń, które odbywać się będą. A sporo tego jest, naprawdę bardzo dużo tego jest. Dziś 9 do 12 bardzo dużo imprez. Tak? I komedia, i Dzień Kobiet w Jaczowie, i Wieczór Fado w Lubinie. A to Bikcyc w Jaczowie. Tak, a w Lubinie natomiast na temat tego Wieczoru Fado jeszcze dziś porozmawiamy sobie po godzinie 10, bo ja mam konkurs dla was, drodzy słuchacze. I mam nagrodę właśnie. Na ten koncert bilecik będzie na pewno, więc to po 10, więcej szczegółów. A teraz to my czekamy na wasze telefony. 726 114 114. Dzwońcie. No i zdjęciowo też możecie wrócić też do wczorajszego spotkania plusligowego w Lubinie, bowiem Kuprom grało z Treflem. No i siatkarze obu zespołów zapewnili kibicom ponad 2,5 godziny emocji. Wyrównane trzy pierwsze sety, bardzo wyrównane. Potem już w czwartym secie i w tiebreaku no, nieco jednak wyżej notowany Trefl był odrobinkę lepszy, no i wywiózł 2 punkty z Lubina. Kuprum musiało się w tym przypadku zadowolić jednym. Zobaczymy, jak to będzie w sobotę w kolejnym spotkaniu u siebie. Tym razem Jastrzębski Węgiel zawita do hali Regionalnego Centrum Sportowego. Czy i tym razem siatkarze z Lubina postawią się wyżej notowanemu rywalowi? Będzie można się przekonać, zasiadając na trybunach hali RCS-u po prostu i dopingując siatkarzy. Choć tak jak wspominałem już wczoraj, czy przedwczoraj, że no w tą sobotę to akurat tutaj niektórzy kibice, którzy lubią siatkówkę i futbol, będą musieli się jakoś rozdwoić albo po prostu zdecydować, czy wybrać się na siatkówkę w ciepełku, czy ubrać się ciepło i wybrać się na mecz PKO BP Ekstraklasy o 17.30 również w Lubinie, czyli o tej samej porze co siatkarze, mecz KGHM Zagłębia z Pogonią Szczecin. Na ten mecz oczywiście też zapraszamy. Będą też tacy, co będą chcieli w bardzo, ale to bardzo komfortowych na przykład kapciach usiąść przed telewizorem. Pewnie tak to zrobią. Chociaż nie wiem, mecz siatkarzy będzie transmitowany? Tak. No to będą tacy, co będą na raz oglądać jedno i drugie. Tak, dokładnie. Jestem tego pewien. Dzisiaj wieczorem też będzie transmitowany mecz siatkarzy w Tauron pierwszej lidze, bowiem Chrobry o 20.30 gra z wiceliderem MKS-em Będzin i o tym mówi też w moim najnowszym newsie na portalu miedziowy.pl portalu Zagłębia Miedziowego trener Dominik Walenciej. Postarają się po raz kolejny sprawić niespodziankę, bowiem w pierwszej rundzie wygrali u siebie 3-1. Wiedzą z jednej strony, że będzie szalenie ciężko, bo Będzin notuje dobrą pasę meczów bez porażki. Jeśli dzisiaj wygra, to wróci na fotel lidera. Teren jest ciężki, ale nie taki, że nie można go zdobyć. Tak więc trzymamy kciuki mocno. A... No, chyba, że napada i błoto będzie. na Polsacie chyba Sport News, tak? Chyba. W każdym razie dzisiaj w telewizorze to znajdziecie i o 20.30 możecie oglądać spotkanie MKS-u Będzin z Chrobrym Głogów. To Tauron, pierwsza liga siatkarzy. A ty się mnie nie pytaj o programy, bo ja telewizji nie mam także. No, jesteś zdrowszy. No, szczęśliwszy, to na pewno. I bogatszy. Drodzy słuchacze, jest 9 dzień marca, jest czwartek w kalendarzu. 9.25 już blisko na zegarku. Na razie jeden telefon. Mamy nadzieję, że jeszcze chociaż jeden minimum w pierwszej części dzisiejszego tematu dla reportera się pojawi. 726 114 114. Dzwonicie pod ten numer, mówicie, jaki macie temat, jaki problem. Coś zaobserwowaliście, coś wam się nie podoba, chcielibyście coś zmienić. Zawsze można nam dać znać, a my przekażemy temat dalej. Wczoraj świętowały panie, a można co nieco wydłużyć to świętowanie, pojawiając się jutro o godzinie 18 w sali rajców Głogowskiego Ratusza, bowiem tam po 3-letniej pandemicznej przerwie wracają spotkania organizowane przez głogowską podróżniczkę Grażynę Sroczyńską. Jutro 10 marca o 18 spotkanie zatytułowane Niezwyczajne Babki. W naszej informacji, która już niebawem pojawi się na miedziowe.pl, a także w naszych dzisiejszych serwisach, Grażyna Sroczyńska nie do końca chce ujawnić tajemnicę, kto będzie tym razem gościem specjalnym.
gościuwami specjalnymi, bo to będą papki niezwyczajne. Natomiast no, są to osoby znane w Głogowie, ale na tym spotkaniu osoby, które zdecydują się przyjść, poznają je troszkę z innej strony. Na pewno opowiedzą o swoich pasjach. Będą też obecni patroni tego spotkania, czyli prezydent Głogowa i starosta głogowski, a całą imprezę poprowadzi doskonale też znany w Głogowie Bartłomiej Adamczak. A to dla mnie to jest top of the top, jeśli chodzi o prowadzenie imprez wszelakich. Jeżeli mówiłeś o Dniu Kobiet, tak, to teraz trzeba wspomnieć, że wczoraj Dzień Kobiet, a dziś Światowy Dzień DJ-a. Bartku, wszystkiego najlepszego. A jaki ja DJ? Ja tu jestem co najwyżej prowadzący program. To ty jesteś prezenter, DJ czy prowadzący program? I realizator dźwięku, wszystko. Matko Boska, to ty na 4 etatach jedziesz. Na 8, tak, na dobrą sprawę. I pół. Dobrze, oczywiście sobie żarty żartami, odstawiamy sobie to na bok, bo w temacie dla reportera nie o żarty chodzi, choć i czasem trzeba też troszkę humoru przecież dorzucić do tego wszystkiego. No ale borykamy się najczęściej w temacie dla reportera z problemami, a problemy przyjemne nie są i uśmiechu raczej na twarzy nie wywołują. Wiecie, jaki dzisiaj jest największy problem? Jaki? Brak telefonów. No właśnie. Wczoraj tak nawet dzwonili chętnie, a dzisiaj to tak jakoś zaspali. Słuchajcie, zasypało ich. Zasypało ich. Albo zalało, jak to wszystko zacznie topieć. Widzisz, jest telefon. No proszę. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze. Mam takie nietypowe pytanie. Kiedyś, słuchając waszego radia, a jechałem z wnuczkiem, powiedział pan nazwę taką fajną na ten stawek, jak się wyjeżdża z Głogowa na Sławę, ten po lewej stronie. Mógłby pan przypomnieć zaski swojej, bo wnuczek mnie pyta i nie potrafię mu odpowiedzieć. Oj, to wyleciało. Mówią na to staw emeryta, natomiast jak go nazwałem, to nie pamiętam, bo to było spontanicznie. Staw emeryta, no ale to tak chyba zostało, że ten staw emeryta. Ale pamiętam, że jakoś go nazwałem faktycznie, tylko jak? No, tak, jakoś inaczej? Ciężko sobie przypomnieć, jak to było na spontanie robione. A kiedy to było? No dobre parę tygodni temu. Aha. A to było za mojej kadencji, że tak powiem? Kto to, Bartku, pamięta? Jak ja nie pamiętam, właśnie, jak nazywałem ten staw, to ty pytasz, czy za twojej kadencji. Jakbyś był codziennie o poranku, to bym wiedział. Ja nie pamiętam, że 2 dni temu był wtorek. A ty Słuchajcie, natomiast jeśli chodzi o pamięć, to tutaj bardzo dobrą pamięcią i wyczuciem wykazał się policjant kryminalny z Komendy Powiatowej w Polkowicach, bowiem będąc po służbie... Czekaj. Telefon? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kłaniamy się. Słuchamy. Halo, witam, dzień dobry. Ja jestem świeżo upieczony mieszkańcem Głogowa. O. Prowadziłem się na ulicę Poczdamską 2. Tak. To jest tutaj ten blok koło PKS-u i powiem tak, mamy małego dziedziucia i tam jest problem z podjazdami. W ogóle domator nie chce z nami na ten temat rozmawiać, a nie można wjechać jakkolwiek wózkiem. Można by było w tej sprawie jakoś zainterweniować. A co mówi na to zarządca budynku? Zarządca budynku mówi, że byłoby to naruszenie jego konstrukcji. Aha, czyli dobudowanie najazdu to byłoby naruszenie konstrukcji. Tak, bo tam wie pan, wózkiem to tam ciężko wjechać jakkolwiek. No i powiedzmy, ja idę do pracy, żona zostaje w domu, no i taki wózek, powiedzmy, no, z dzieckiem waży około tam 8 kilo, no to jest dla kobiety jest trochę ciężko, nie? No i to jest naruszenie konstrukcji budynku właśnie, według nich. Mówimy o Poczdamskiej 2, o samym podjeździe do klatki, tak? Nie w klatce jakoś... O samym podjeździe do klatki, tak, od tej strony tutaj koło M-ki, koło tego blu nieruchomości, a z drugiej strony też jest wjazd, wejście do klatki, od strony tam podwórka, no to może tam by coś można byłoby wykombinować. No tak, no bo z przodu z tego co wiem, wieżowiec numer 2 na Poczdamskiej, ten budynek na numer 2 na Poczdamskiej, to on ma takie dość wysokie schody, prawda? Tak, zgadza się. No ale gdyby na przykład jak tam jest podjazd, powiedzmy na 2 kółka jest teraz, tak? Ale gdyby wylali na przykład całość, jeszcze po środku coś... A czyli podjazd jako taki jest, tak? Tak, jest, tylko na 2 kółka. Mhm. Taki, wiesz, jedna nitka, druga nitka. No, tutaj nasz słuchacz mówi, że można byłoby nadlać środek jeszcze. No dobrze, to postaramy się zainterweniować, tylko no, skoro panu już powiedzieli w administracji, czy tam u zarządcy, że to tylko zastanawiam się, w jaki sposób to może naruszyć konstrukcję. Ja też się zastanawiam, ale zapytamy w takim razie. Zapytamy, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję serdecznie, miłego dnia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy. Również, my pana również pozdrawiamy i też życzymy miłego dnia. Ja tutaj się domyślam, że to w środku te schodki to są po to, żeby łatwiej się szło na przykład, ale to żeby podjechać pod, no to jest, zobacz jaki to jest kąt, nie wiem czy ty to widzisz. Zobacz jaki to jest kąt podjazdu.
No. Także, no, zapytamy. O, odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Leszek, wczoraj mówiłeś, że można zadzwonić również pod numer 997. Otóż nie można. 997 przełączona na numer 112. No tak. Dzwoniłem ostatnio, to wiem. Tak, dokładnie. Tak to działa, bo numery 998 czy 997, one są, że tak powiem, dostępne, przy czym są przekierowywane na 112. Tak, dokładnie. Jakby ktoś... Dokładnie. Więc jak ma ktoś jakiś wyłaszczy problem, to można dzwonić do dyżurnego, tylko że te numery nie są nigdzie podane i tak jest problem. Tak jest, dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy. Tak naprawdę są podane, tylko trzeba dobrze na stronie komend powiatowych poszukać. One po zmianie numerów nie są już teraz takie proste, ale na upartego można się dodzwonić. 726-114-114, do nas też się można dodzwonić, z czego oczywiście korzystacie. No, wpisałem sobie telefon dyżurny Policja Głogów i od razu widzę. No, to masz odpowiedź. Wrócę do wątku, jak już jesteśmy przy policji, ale w tym przypadku polkowickiej. Mówiłem o doskonałej pamięci i wyczuciu kryminalnego z tamtejszej jednostki, bowiem jadąc pociągiem na trasie Lubin-Głogów rozpoznał mieszkańca gminy Grębocice, który był poszukiwany listem gończym. Zadzwonił do dyżurnego komendy w Głogowie, który na stację kolejową przysłał patrol, no i tym samym w kajdankach na rękach udał się ten delikwent 49-letni do zakładu karnego. My mamy telefon, dzień dobry, witamy. Niebiesko-czerwony. Niebiesko-czerwony, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie drzewek na Saturna już dzwoniłem do was, chyba rok czasu minęło. Na Saturna i Merkurego przed skrzyżowaniem jest plac zabaw. Kojarzą panowie, gdzie to jest? Tak. Ten duży taki plac zabaw. Za tym placem zabaw jest śmietnik obsadzony drzewami, dość dużymi już, bo one urosły tak ładnie. Mhm. Tuje to są i jedna na drugiej leży. A tu byłem nawet. Bo nie dlatego dzisiaj, bo jest mokro i tylko wziąć te pasy, ktoś z ADM-u mógłby to zrobić, naciągnąć i przywiązać, żeby one prosto stały. One te drzewka tam, byście tam interweniowali, miały być wymieniane, wykopywane, ale w tym kierunku nic nie zrobiono, więc niech je choć naciągną, żeby były prościutko. No, to by było super. Jasna sprawa. Okay. No. Kojarzę to miejsce, bo byłem i robiłem zdjęcia. No, dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Pozdrawiamy. Przypomnimy się, dziękujemy ślicznie. No, się rozdzwoniliście, bardzo nas to cieszy. Rozdzwoniliście się w tym momencie, kiedy my musimy zrobić przerwę reklamową. Ale więc, po niej wrócimy. Tak, więc za 2 minutki dosłownie wracamy z tematem dla reportera. No to wracamy z dzisiejszym tematem dla reportera. Pierwsza połowa rozdzwoniona, a jaka będzie druga połowa, to się zaraz okaże. Tak, troszkę nieforemna będzie ta druga połowa, bo tylko 9-minutowa, ale jest telefon, odbieramy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Przemysłowej jest drogowskaz z ulicami Przemysłowa. Tam jest oderwana jedna część tej tabliczki, bo troszeczkę tak dynda wisi, to jak kiedy chyba zadziało, jak były takie silne wiatry. Mhm. Więc tak się obawiam, że jak przyjdą kolejne silne wiatry, to może komuś, nie wiem, oderwać się chyba i może zrobić komuś krzywdę, więc chyba należałoby to naprawić. Tabliczka na Mickiewicza z Przemysłową, tak? Tak, Mickiewicza, a przy piekarni Boruta Malanowskiej, tam przy Rogalu. No to mamy informację dokładną. Bardzo dziękujemy, zgłosimy. No i pozdrawiamy. No i proszę nie trąbić. To było trąbienie? A tak, było trąbienie. To było to. Dobrze, to słuchajcie, wrócę do bardzo dobrej informacji, która nadeszła do nas z Wrocławia, a chodzi o bardzo dobre wyniki głogowskiej młodzieży w finałach wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży, a także w licealiadzie. Pierwszy raz w historii aż 5 głogowskich zespołów zapunktowało dla miasta właśnie w zawodach pływackich. Puchary za trzecie miejsca przywiozły dziewczęta ze szkoły podstawowej nr 10, a także chłopcy z zespołu szkół politechnicznych. Wielkie brawa dla nich, czyli puchary i medale za trzecie miejsca. Wysoko też pozostałe drużyny w pływaniu drużynowym. Piąte miejsce zajęły dziewczęta z 10, 8 chłopcy z SP10, a dziewczęta z pierwszego liceum ogólnokształcącego w licealiadzie na wysokim 6. miejscu. Skład
brązowych medalistek z dziesiątki i brązowych medalistów z zespołu szkół politechnicznych już niebawem. I zdjęcia też dzięki uprzejmości trenera Tomka Skiby będziecie mogli zobaczyć na miedziowe.pl, a też i w wiadomościach lokalnych posłuchać, jak ocenił występ właśnie głogowskich utalentowanych pływaków. No, my czekamy na telefony 726 114 114. Drodzy słuchacze, dzwonicie, mówicie, jeszcze opowiadacie nam, co jeszcze można byłoby zmienić, przerobić, naprawić, zadziałać gdzieś. Bo chyba już wszystko na temat miedziowe.pl na chwilę obecną powiedzieliśmy. Dzisiaj wieczorem... A jeszcze nie wszystko, jak się okazuje? Tak, tak. Dzisiaj wieczorem Iwona wybiera się do hali RCS-u w Lubinie i możecie się wieczorem też spodziewać informacji, bowiem dzisiaj rozstrzygnięcie podczas lubińskiej gali sportu. Dowiemy się, kto został najpopularniejszym sportowcem miasta i powiatu w kategorii sport zawodowy, kto został najpopularniejszym trenerem. Tutaj podzielono na sport zawodowy i sport wyczynowy. Było wielu kandydatów zgłoszonych, można było głosować, no i dziś wieczorem poznamy, kto zwyciężył, na kogo najmocniej głosowali mieszkańcy. No zobaczymy, zobaczymy. Na pewno ci, którzy się chcą wybrać, to się wybiorą na galę, ci, co się nie wybiorą, to pewnie przeczytają w informacji Iwony i w galerii zdjęć, zobaczą, jak to wszystko wyglądało. A my jeszcze przez najbliższe 5 minut czekamy na wasze kolejne telefony, 726 114 114, temat dla reportera trwa, czwartkowy. I trwać będzie jeszcze przez najbliższe 5 minut, więc te ostatnie 5 minut do waszej dyspozycji dziś, w czwartek właśnie 9 marca, no a później zostanie już tylko temat dla reportera w piątek, 10 marca, i to będzie ostatni temat dla reportera w tym tygodniu. I przypominamy, że od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.15 do 9.45 czekamy na wasze telefony pod numerem 726 114 114. Wspominałem o wieczorze Fado. O zjeście w drodze. Fabia Rebordao z zespołem się pojawi w Lubinie 12 marca. Wspominałem, że po godzinie 10 będzie możliwość wzięcia udziału w konkursie i owszem będzie. I przypominam, że będą bilety i to nie będzie jeden bilet czy dwa. Będą łącznie 4 bilety, bo dwie podwójne wyjściówki będą do zgarnięcia. To tak tylko napomknę, że po 10 konkursowo zrobi się na naszej antenie dzisiaj. A jeśli chcecie wiedzieć na temat właśnie chociażby tego koncertu, czyli wieczoru Fado, to polecam zajrzeć na miedziowe.pl do zakładki Nie przegap co, gdzie, kiedy. Wiem, że do kwietnia jeszcze kawał czasu, ale już możecie sobie zarezerwować termin, bowiem 2 kwietnia o godzinie 16 w Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie kolejny koncert szykuje Głogowska Rewia Graffiti. Tym razem pod tytułem Czy mnie jeszcze pamiętasz? Podczas koncertu zobaczymy i usłyszymy piosenki Czesława Niemena w oprawie choreograficznej i aranżacjach instrumentalnych muzyków z grupy Jazz Riders w wykonaniu właśnie głogowskiej rewii Graffiti. Dziś będę miał okazję porozmawiać ze Zdzisławem Krawczonkiem, jednym z opiekunów głogowskiej rewii, i postaram się dowiedzieć więcej. Przede wszystkim postaramy się powiedzieć, kiedy rusza sprzedaż biletów, czy może już ruszyła, bo wiadomo, że koncerty rewii są, że tak powiem, rozchwytywane i bilety rozchodzą się jak przysłowiowe świeże bułeczki. Tak więc 2 kwietnia, godzina 16, rewia Graffiti szykuje się z koncertem Czy mnie jeszcze pamiętasz? A czy wy nas pamiętacie i zadzwonicie dzisiaj jeszcze do tematu dla reportera? Czy wy ten numer pamiętacie? No właśnie. W ogóle to jest dobre pytanie. To ty może powiedz. 726 114 114. To właśnie pod tym numerem czekamy na wasze telefony. Jeszcze przez najbliższe 3 minuty. No musicie gadać, bo... bo my już żeśmy się nagadali. Musicie wy pogadać troszkę, bo... Pamiętajcie też, że jutro po południu w Głogowie mecz Pucharu Polski piłkarzy ręcznych. Chrobry gra z MMTS-em Kwidzyn. W lidze w miniony weekend Kwidzynianie okazali się lepsi u siebie. Zobaczymy, jak będzie w Pucharze Polski. To spotkanie już jutro w hali imienia Ryszarda Matuszaka. I tak właśnie sportowy weekend rozpoczniemy już telefon. W piątek. Telefon, proszę bardzo. Dzień dobry, witamy. A, dzień dobry. Proszę, ja dzwoniłem wcześniej na temat właśnie drogi numer 329 zjazdu na Jeżdżona Łątany. Jest ten znak taki ostrzegawczy przed wszystką jezdnią za Śnieżynką i on dalej jest przekrzywiony, w ogóle niewidoczny. A widzicie, jaka jest sytuacja na drodze. Dzisiaj po prostu 30 na godzinę się jechało z tej górki, a tam bardzo często są właśnie poślizgi. Ostatnio było dosyć wypadków. A drogowcy nic nie robią z tym znakiem. W 329, druga wojewódzka, mail poszedł do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Zjazd do Jeżdżmanowej, no tak, tak. Ona tam krzyżówka przy krzyżu.
Jasna sprawa. To jest pierwsza krzyżówka zjazdu od Głogowa. Zgłoszone jest, tylko no, musimy poczekać na interwencję. No i nic nie robią, a jeżdżą. Przecież widzę, że jeżdżą służby drogowe, bo się mijam z nimi w czasie rano i po południu, powiedzmy, z pracy, jak wracam, ale jakoś tego znaku nie prostują. No, chyba czekają, aż coś się stanie. No, miejmy nadzieję, że nie. I że w końcu wyprostują. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. I jak się tak pan mija z nimi, to można pomachać. Zawsze na przykład. Może zwrócą wtedy uwagę. Chociaż na pana, nie na znak. 726 114 114. My czekamy na takie właśnie telefony jak ten przed chwilą. Rzecz już była zgłoszana, no ale jak słyszycie. A kwiatów i motyli dzisiaj nie było? No nie było, no. A wczoraj były? Chyba nie. No właśnie. To może jeszcze jakiś jeden telefon się pojawi. Byłoby miło. O! Dzień dobry! Dzień dobry! Słuchamy. Chciałem powiedzieć, że w Polkowicach jest wypadek koło Lidla, no i droga jest tutaj zamknięta w ogóle. O. Czyli wiemy już coś o kolizji. Kolizja koło Lidla, dobrze. Dziękujemy. Halo? Dziękujemy. Tak, dziękujemy za to zgłoszenie. Tak, zaraz sobie też na policji sprawdzimy, no, jak sytuacja mówię, wygląda. Mówię, że w Polkowicach wypadek jest koło Lidla, no i właśnie mówię, droga zamknięta. Mhm. Tak, tak, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za to zgłoszenie. Zanotowaliśmy sobie. Pozdrawiamy naszego słuchacza. Szerokości i ostrożności życzymy. A mówiłem od samego rana. Prosiłem. Żeby ostrożnie. Żeby wolniej. Żeby nie pędzić na złamanie karku, bo... No i jeszcze jest telefon. Dzień dobry. Halo? Tak? Słuchamy. No to my słuchamy. Da, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja w sprawie tego już było zgłaszane kiedyś, to przejście z parku ZOO, tego wrocławskiego, do Carrefoura. I tam by, bo pan poruszył tutaj sprawę o schodki. I tam by się przydały też, jak przejście, wjazd do Carrefoura jest od tej strony, wyjazd dla samochodów jest, a dla pieszych nie ma przejścia. Trzeba w koło przychodzić. Mm-hmm. Iwona zanotowała sobie ten temat. No to już było poruszane już dwa razy, już to tego. Okej, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Jedźcie ostrożnie i uważajcie na drogach. Do usłyszenia jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.